Równość! Równość! Demokracja! Wolność! Równość! Demokracja! Wolność! Równość! Demokracja! W obronie sądów, demokracji i wolności osobistej, jak mówili, dopóki jeszcze wolno manifestować, zbierają się, by pokazać, że nie godzą się na proponowane przez rządzących zmiany. Przypominają rządzącym, że suweren to także i oni, protestujący tu w Bełchatowie i w całym kraju. Wczoraj było nas trochę ponad 30 osób, dzisiaj jest znacznie więcej niż wczoraj, co bardzo cieszy, ale z drugiej strony bardzo smuci. Bardzo smuci, że musimy się spotykać tutaj, pod sądem rejonowym w Bełchatowie, że wszyscy Polacy muszą bronić naszej wolności, naszej godności, naszego miejsca w Europie. Proszę Państwa, dzisiaj się stała rzecz straszna. W Sejmie no, możemy poczuć, że zostaliśmy zdradzeni. Może to są wielkie słowa, ale chyba pora teraz na takie właśnie słowa. Dzisiaj mój syn zapytał, wiesz co, no, ale jak jest tak mało ludzi, to dlaczego? Dlaczego ty idziesz, tak? Ja mówię, wiesz co, bo trzeba pokazać, że w takich małych miejscowościach jak nasza, wcale nie taka mała, no ale mała, powiedzmy, nie stać nas na większą ilość ludzi, ale przyszli ci najważniejsi. Ci, którzy tak naprawdę myślą, a i ci, którzy się nie boją. I taka jest prawda, że dziękuję wam za to, że się nie boicie. Ja się nie boję przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Brawo, bardzo się cieszę z tego tytułu, że nie boicie się dzisiaj, tu i teraz, bo tak naprawdę każdy z nas może siedzieć przed telewizorem i słuchać, co tam się dzieje, prawda? Partia, która wygrała demokratyczne wybory, próbuje zawłaszczyć całe państwo. Próbuje odebrać nam demokrację, do której dochodziliśmy tak długo przez wiele lat. Próbuje ograniczyć nasze prawa obywatelskie. Sądy są pierwsze. Myślę, że w następnej kolejności będą media. Szkoły już się stało. Zmiana programów historii. Zmiana lektur i dobór odpowiedni. Stała się rzecz bardzo, bardzo zła. Co my możemy, obywatele? Możemy tylko wychodzić, możemy tylko protestować. Póki nam nie zabroniono, możemy krzyczeć. Chcemy weta! Chcemy weta! Chcemy weta! Chcemy weta! Chcemy weta! Chcemy weta! Choć w porównaniu z organizowanymi protestami w Warszawie czy Poznaniu są nieliczną grupą, i tak manifestują własne poglądy. Wolnych sądów nie oddamy! Wolnych sądów nie oddamy! Wolnych sądów nie oddamy! Wolnych sądów nie oddamy! Protest kontynuowany będzie również i dzisiaj od godziny 21.